Natomiast po owocach poznacie, powiedział Pan Jezus, to jest wymierna duchowość. Moi kochani, to nie jest to, że my się zejdziemy, będziemy żyć w jakiejś kryształowej kuli, w jakimś innym wirtualnym świecie przez 3 godziny podczas spotkania, potem się rozejdziemy do swoich domów, mamy własne życie, inaczej żyjemy, inaczej funkcjonujemy. Nie na tym polega duchowość. Kością to jest zupełnie coś innego. To jest właśnie to, w co Bóg chce zamienić Kościół. Jeśli Kościół jeszcze tym nie jest. Kościół to jest miejsce, do którego ludzie przychodzą nie tylko po to, albo nie przede wszystkim po to, żeby uzyskać poradę prawną. Prawda? Kościół to nie jest miejsce, do którego ludzie przychodzą, albo nie powinno to być w ogóle miejsce, do którego ludzie przychodzą po to, żeby uzyskać poradę psychologiczną. Chociaż zdarza się. Kościół to nie jest miejsce, do którego ludzie przychodzą po to, żeby mieć dobry czas, żeby się zabawić. Chociaż czasami się zdarza, zabawione się zdarza. Że człowiek z zewnątrz, który przychodzi, dobrze się czuje, ma dobry czas z ludźmi w kościele. Rzadko, ale... Kościół to jest miejsce przede wszystkim, do którego ludzie powinni przychodzić po duchową odpowiedzi. Kiedy mają dylematy, kiedy przechodzą tragedie, kiedy mają kłopoty, kiedy mają problemy i kiedy ich nie mają. Kiedy przychodzą, kiedy mają pytania w swoim życiu, ale nie pytania natury filozoficznej, ale pytania życiowe, pytania te gnębią, kłopoty, którym nie są w stanie dać rady, kiedy są chorzy i nikt nie jest w stanie dać odpowiedzi, kiedy nie wierzą, nie widzą sensu życia i poszukują tego sensu, to Kościół jest takim duchowym, podkreślam, duchowym, Kościół, duchowym miejscem, w którym mogą otrzymać taką odpowiedź. Nie próbujmy tworzyć z Kościoła miejsca, zastępczego miejsca, tworzyć z Kościoła na przykład przychodni psychoanalitycznej. No bo nigdy nie przebijemy renomu najlepszych przychodni psychoanalitycznych, choćbyśmy nie wiem, co robili. Najlepszą psychoanalizę, jaką możesz przeprowadzić albo poradnie, to jest wtedy, kiedy Duch Święty powie Ci, podejdź do tej osoby, a demona do Ciebie przyjdzie, powiesz, tak i tak jest w Twoim życiu. Miałaś do tej pory 5 mężów, a ten, który z Tobą jest, raz niezłe męże. Mówi, wtedy wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. Wtedy trzeba słuchać. Tak? I to, co zajęłoby Ci 5 tygodni tłumaczenia, siedzenie na kozetce, to można załatwić bardzo szybko. Bardzo szybko, ale tylko wtedy, kiedy Kościół jest duchowym Kościołem. Rozumiemy się? Tylko wtedy, kiedy Duch Święty jest w tym Kościele. On jest, tak czy inaczej, ale kiedy manifestuje się w Kościele. Więc błagam, nie próbujmy, i to jest moje przesłanie, nie próbujmy zrobić z Kościoła, nie próbujmy się dostroić do świata, nie próbujmy się tak dopasować do świata, żeby teraz Kościół robił wszystko, tylko nie to, do czego jest powołany. Kościół jest powołany, żeby głosić co? Ewangelię, która jest czym? O, skąd Biblia? Czym jest dobra nowina? Mocą. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Jest mocą. Do czego? Tak jest. Do zbawienia każdego, kto wierzy. A zatem jest mocą, bo bez mocy nie możesz być zbawiony. Jeżeli nie ma mocy, to później zbawienia są takie, jakie są. Ewangelia jest mocą. To nie chodzi o to, że my chcemy wyprodukować moc, bo nikt z nas nie jest w stanie wyprodukować mocy. Czyli to nie jest tak, że gdy głośniej mówię, mam więcej mocy. To nie, nawet nie o to chodzi. Nie po to to robię. Nie po to to mówię. Chodzi o to, że Ewangelia jest mocą Boga. I jeśli jest to Ewangelia, nie jakaś inna Ewangelia, przekręcona, spłycona, zhumanizowana, przehumanizowana, rozwodniona, czymkolwiek. Jeśli jest to Ewangelia Pana Jezusa, to będzie wypowiadana z wiarą i ufnością przez czyste naczynie Bożego dziecka, to będzie mocą Boga do zbawienia dla każdego, kto wierzy. I chcę, to jest moje pragnienie, żeby taki był Kościół. Ja wierzę, że Jezus
ekstremalnie tego pragnie, żeby Kościół stał się Kościołem. Miejscem, w którym ludzie otrzymują to, po co przychodzą do Kościoła. Wiecie co? A zatem nie chodzi o to, żeby to był Kościół religijny, jak mówiliśmy. No w liście do Kolosan jest powiedziane o tej fałszywej filozofii, ale o fałszywej filozofii, to nawet nie chodzi o fałszywą filozofię. Każda filozofia, wiecie co znaczy, umiłowanie mądrości, prawda? Jeżeli ktoś, ja nie mam nic przeciwko mądrości, mądrość jest ekstremalnie ważna, ale znowu uwaga, początkiem mądrości, prawdziwej mądrości, dobra, dobrze, studenci. Myślę, że niektórzy z was to już chyba trzeci kurs robią, dobrze pamiętacie, ale to okej okay jest, nigdy nie zawiodę tego. Początkiem prawdziwej mądrości jest bojaźń Boga. Początkiem prawdziwej mądrości nie jest liczba przeczytanych książek. I znając mnie, wiedzielibyście, że nie jestem przeciwko nauce ani edukacji, że nie jestem przeciwko mądrości czy wiedzy. Ale początkiem prawdziwej mądrości zawsze będzie bojaźń Boga. I znowu wracamy do duchowego elementu. I znowu wracamy do czci oddawanej Bogu. Na co mi mądrość? Po co mi setki przeczytanych książek? No, może mi się kiedyś przydadzą, by się przydały. Ale po co mi to wszystko, gdybym był zepsutym człowiekiem? Bezbożnym człowiekiem. Na co mi to? Używałbym tego przeciwko ludziom, przeciwko sobie. Po co by to było? A zatem znowu początkiem mądrości jest duchowy element zboru się Pana. Mówimy o rzeczach najważniejszych, najistotniejszych. Dlatego nie budujemy kościoła religijnego w sensie opartego tylko na ludzkiej albo duszewnej mądrości. Nie budujemy też kościoła, który opiera się o tylko i wyłącznie formę religii polegającą na zakazach i nakazach. Bo zakazy i nakazy, tak jak jest powiedziane w liście do Kolosan, wiecie do czego prowadzą. Jest powiedziane, że nie mają żadnej mocy, i znowu wracam do słowa, nie mają żadnej mocy, jeśli chodzi o panowanie. Tam nie weszliście jeszcze. Nie. Jeśli chodzi o panowanie zmysłów, nie mają żadnej mocy, jeśli chodzi o panowanie zmysłów. Dlatego ludzie próbują zakazami i nakazami wyprowadzić człowieka na ludzi. Próbują zakazami i nakazami uczynić ich świętym. Próbują uświęcić w ten sposób. Nie da się uświęcić człowieka za stekiem zakazów i nakazów, jeśli człowiek nie chce tego zrobić. Jeśli człowiek nie chce postępować czy podążać za tymi zakazami i nakazami, będzie to życie, które jest w nim, będzie szukało ujścia. I tak się składa akurat, że tam, gdzie jest najwięcej zakazów i nakazów, tam jest najwięcej grzechu. Bo życie musi wyjść z człowieka. Bo musi znaleźć sobie ujście. Są miejsca odosobnienia, i nie mówię o więzieniach, ale są miejsca odosobnienia, gdzie mężczyźni osobno mieszkają, kobiety osobno mieszkają, gdzie jest mnóstwo zakazów i nakazów. Nie bym powiedział, znając, może ja tam nigdy nie miałem okazji być częścią tych społeczności, ale znałem ludzi, którzy byli częścią tych społeczności. I gdybym zaczął teraz opowiadać różne ciekawe, mniej ciekawe rzeczy, które się dzieją w takich właśnie miejscach. Musiałbym sprawdzić, czy jest po 23. Moi drodzy, nie ma takiej możliwości, Biblia jasno i wyraźnie mówi, nie ma takiej możliwości, żeby zakaz czy nakaz uświęcił człowieka. To jest niemożliwe. Tylko Bóg, społeczność z Bogiem jest taka, uświęcić człowieka. Tylko i wyłącznie. Więc my nie budujemy takich religijnych kościołów, nie budujemy też kościoła światowego, pełnego świata. Powiedzmy, o, mówisz, że nie trzeba zakazów i nakazów. Bardzo dobrze, tak się składa, że właśnie też tak myślałem, chcę wolności. Nie mam wolności. Obojętnie. Oj,
Chcę wolnego kościoła. Jestem młodym człowiekiem, bardzo dobrze. Pastorze, do jakiego kościoła wychodzisz? Ja się zapiszę do ciebie, bo widzę, że dobrze mówisz, prawda? Bez zakazów, to coś dam. Oczywiście nie o to chodzi. Bo może być tak. My nie budujemy również, ani Jezus nie chce zbudować kościoła, który jest oparty, który miałby być oparty. Który miał być oparty o światowość. O tym, o to, co, czym żyje świat.